I witam Was serdecznie, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Bitcoin przy kawie. Jest wtorek, ja nazywam się Patryk Kępiński, jest to kanał KryptoRaport i jest to codzienna prasówka poświęcona najciekawszym, najważniejszym wydarzeniom ze świata kryptowalut, technologii, blockchain. Z tego miejsca oczywiście wszystkich Was zachęcam serdecznie szybciutko do tego, żebyście nie zapomnieli subskrybować naszego kanału, dlatego że wtedy wiesz na bieżąco, kiedy wchodzimy z każdym live'em, z każdą wiadomością, a to jest bardzo ważne. Dzisiaj o 20.00 dodatkowa analiza on-chain, więc zachęcam Was dla tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co się dzieje jednak nie tylko pod względem samych wydarzeń. Ale również pod względem samej, e, samego łańc samych łańcuchów może tak. I jakie przepływy środków są. Idziemy sobie do bitcoina. 44,165, ale to nie rekord, bo rekord był 45300. Tak, taką cenę mieliśmy dzisiaj wieczorem. E, co też spowodowało to, o czym wczoraj Wam z Wami już rozmawiałem, czyli bardzo krótko, ale żebyście przypomnieli sobie te miejsca, tak jak Wam mówiłem, te knoty mogą wyznaczać pierwszą ewentualną, ewentualną linię, która będzie tą linią oporu. Potem ewentualnie można byłoby popatrzeć na pełne świece, które, no niektórzy patrzą na knoty, niektórzy na świece. Jakbyśmy popatrzyli sobie to uśrednienie, 46 190 dolarów, natomiast knoty dochodziły do 45 630. I w tym samym miejscu, gdybyście sobie tutaj zauważyli, w tym samym miejscu mieliśmy właśnie zatrzymanie się E, ceny e, BTC w dzisiejszej nocy. To też, to też informuje nas o jednej ważnej rzeczy, przepraszam, za krzywe linia, ale to jest bardziej pokazanie, a nie e, dorysowywanie doszliśmy właśnie do tego pierwszego etapu oporu. Na ten moment no ta świeca nie wskazuje za specjalnie na to byśmy mieli dalszy rajd, ewentualne odreagowanie a tych wzrostów które mieliśmy przez kilka dni jest bardzo prawdopodobne, natomiast nie jest jeszcze nic powiedziane do końca, bo 15 godzin przed nami, aby świeczka dzienna się zamknęła, a rynek amerykański dalej otwarty nie jest. Więc bardzo prawdopodobne, że możemy mieć scenariusz, w którym przebijemy właśnie te 45 000. 40 5600 dojdziemy do 46. Nie traktujcie tej linii 45600 600 jako trak, taką taktyczną linię oporu z racji tego, że, tak jak wam mówiłem, to jest dosyć duży przedział, przedział między sześćset, a nawet 46 000 Tutaj, nawet jakbyśmy popatrzyli i się uparli, to z kawałkiem to 46 200. więc na tych przedziałach ta cena może tam nam oscylować. Natomiast co jest ważne, że po przekroczeniu jego e, albo będziemy mieć dalszy rajd, może się okazać, że dzisiaj się ta cena załamie. Ale jeżeli przebije nam się, to najlepszym potwierdzeniem tego, żebyśmy jednak e, byli bardziej pewni niż pewni, e, to jest jednak przetestowanie już tej linii po drugiej stronie, ale w sposób e, wsparcia, a nie tak jak tutaj. Przebijanie po prostu zwyczajnego oporu. E, ale widać na rynkach trochę więcej zadowolenia. Widzę też, że Wy też jesteście bardziej zadowoleni. Nie ma o Jezus, nie ma o to, tylko dzień dobry, hej, Elo, Siemka, hejka, dzień dobry, pisznej kawusi Mariusz. No i to jest to. Piotr, Brotoń, e, hej, Teletubisie. No, jakby informacja jest jedna i prosta i, i jedna prosta i, i, i logiczna. E, po prostu strach na rynku powoli opada. No i tak jak widzimy wskaźnik chociażby Fear greed, 48 na ten moment jeszcze e, ostatnim tygodniu mieliśmy na poziomie 26, e, Extreme Fear nawet no, dosięgający do okolic 10 mieliśmy jeszcze na początku tego roku. No wiadomo, że nastroje się zmieniają wraz z, z odbiciem, dragowaniem ceny bitcoina. Pamiętajcie jednak, że e, no to nie jest e, pewniak. To nie jest to, że już idziemy w tym momencie. Już teraz będziemy lecieć tu demon. Ale to tak jak już wam mówiłem kilkukrotnie, ci, którzy chcą zaryzykować, mogą ryzykować teraz, ci, którzy jednak są, czują się bardziej bezpieczni e, i chcą jednak mniej zarobić, ale bezpieczniej, to lepiej, a dopiero po przekroczeniu jakichś ewentualnych właśnie tych, które pokazałem linii oporu, które potem będą linią wsparcia. Idziemy sobie do rankingu. Ethereum numer 2, Tether 3, Binance Coin, czyli BNB 4, USDC 5, XRP 6, Cardano 7, Solana 8, Polka 9, Terra Luna, o której wszyscy ostatnio mówią, na pozycji 10, Dogecoin 11, AVAX 12, Shiba Inu 13, ze względu na też bardzo potężne wzrosty w ostatnim czasie. No, Shiba Inu ma drugą warstwę wprowadzić. Second Layer, jestem bardzo ciekaw. 14 BUSD, 15 Poligon Matic. Ale dzisiaj wydarzenia trochę bardziej instytucjonalne. Dzisiaj wydarzenia, które wydaje mi się, że taki scenariusz mógł być. Scenariusz, w którym jednak Bitcoin już ma upaść ma wywo ją wywołać bardzo ogromny strach na rynku przeróżni ludzie, przeróżnie opłacani czy nieopłacani. Natomiast teraz na samym końcu przechodzimy do e, założenia, że Bitcoin jest już dobry. Ale idźmy sobie do stratega J.P. Morgana, e, Michała Campbellsta. E, który Kembalest, tak, Kembalest albo Kembalst, jakoś tak. Generalnie, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że bardzo mocno przy... poświęcił, znaczy bardzo poświęcił dużo czasu na analizę Bitcoina podczas swojego ostatniego wywiadu, co uważam, że szaba z racji tego, że większość analityków po prostu mówi, czy coś urośnie, czy coś spadnie, albo, no, albo spadnie, albo urośnie. Natomiast tutaj bardzo ciekawych kilka rzeczy, i nie chcę może mówić, co on uważa i jak uważa, tylko do czego on porównuje. Bardzo porównuje ciekawie w ogóle cenę Bitcoina i zmienność Bitcoina do, do rynku tak naprawdę tutaj gdzieś to mieliśmy, żeby wam to ładnie opisać. Zgodnie z inwestowaniem, Gdzieś tu było. Zmienność bitcoina nadal jest absurdalnie wysoka. Jego zmienność często wzrasta, gdy rośnie również zmienność rynku akcji. Ta zmienność może być produktem ubocznym koncentracji bitcoinów. 2% posiadaczy bitcoinów posiada 72% jego wartości. Innym źródłem zmienności kryptowalut są manewry typu pump and dump. Eee, takie schematy i działania, które byłyby zabronione na zwykłych rynkach papierów wartościowych, z definicji nie są nielegalne w zdecentralizowanym łańcuchu bloków. Po drugie, Porównał on Bitcoina do projektów wodorowych, zielonej energii, pytając tak naprawdę jaka będzie ostateczna skala Bitcoina, które firmy faktycznie zarobią pieniądze, a które zejdzie do zera, czy niektóre wyceny są dalekie przed sobą, czy narażają inwestorów już na rozczarowanie. Niektóre przypadki użycia wodoru mają sens, ale inwestorzy w energię wyceniają znacznie inwestorzy, którzy inwestują w energię znacznie Wyżej wyceniają je i tak też myślę o wycenach kryptowalut. Niektóre przypadki użycia kryptowalut przetrwają, ale wyceny zakładam szerszą i szyb ale zakłada zakładają szerszą i szybszą adopcję. Bitcoin nie jest obecnie środkiem wymiany innym niż, kilka, niż w kilku niszowych przypadkach. Spadająca liczba transakcji Bitcoin na dziennie, skoki kosztów e, za transakcje nie przypominają żadnej działającej waluty fiducjarnej i wszystko co on tu powiedział powiedział bardzo neutralnie nie wolno byłoby go w żaden sposób krytykować na pewno e, bardzo mądrze powiedział pod względem e, wyceny obecnych aktywów niech nam niekoniecznie samego bitcoina ale różnych innych kryptowalut czy ta cena jednak nie jest zbyt mocno przywartościowana w porównaniu do tego ile kosztuje wytworzenie danego elementu ile kosztuje hmm, projekt albo <laughs> aktywo które za sobą ma jakąś wartość. Ile jest tam w tym aktywie wartości, a jak dużo o wiele więcej jest tej spekulacji. Wiadomo, że jeżeli gdyby nie spekulacja, to rynek kryptowalut nie byłby tak atrakcyjny i na pewno nie tak zachęcający przez e, zachęcający do inwestowania, bo przecież każdy z nas e, poznając rynek kryptowalut widział po prostu te potężne wzrosty, i wraz z tymi potężnymi wzrostami, wyobrażał sobie jak szybko może zmienić swoje życie. Natomiast też bardzo szybki sposób może zmienić życie, ale w ten sposób negatywny. I to jest te, te są plusy i minusy rynku kryptowalut, że jednak, pomimo tego, że można dużo zarobić, to jednak trzeba uważać jeszcze bardziej niż na rynku Forex. Ale to jest trochę tak jak z każdym inwestowaniem: albo się uczymy i się nie sparzymy do końca, albo się sparzymy i dopiero się w tym momencie nauczymy. Natomiast, wracając do tego analityka, bardzo ciekawie po, porównał to również do, do projektów e, właśnie. Z, z projektów wodorowych i zielonej energii, która też w dużej mierze e, no, jest przewartościowana. Pytanie, czy jest przewartościowana, czy natomiast jest jeszcze niedowartościowana. O tym zawsze dowiemy się dopiero długo, długo e, w przyszłości. E, idziemy sobie idziemy sobie do KPMG. KPMG natomiast z kanadyjskiego oddziału KPMG, e, bo oddziałów KPMG jest masa w całym, na całym świecie, natomiast wracamy sobie do, do, do Kanady z racji tego, że w komunikacie prasowym KPMG podało Właśnie zakończyliśmy alokację kryptoaktywów do naszego skarbca korporacyjnego. Pierwsze tego rodzaju inwestycji naszej firmy w tej klasie aktywów obejmuje to Bitcoina, Ethereum oraz kompensacja emisji e, oraz... Mm, Kompensacja emisji dwutlenku węgla w celu utrzymania transakcji o zerowej emisji dwutlenku węgla. W komunikacie prasowym podało, że nabyła aktywa poprzez usługi powiernictwa giełdy Gemini. Interkorporacja oznacza pierwszą bezpośrednią inwestycję 150-letniej firmy w waluty cyfrowe, przy czym alokacja wiąże się również z kompensacją emisji dwutlenku węgla w ramach utrzymywania transakcji zerowej emisji netto zgodnie z zobowiązaniami firmy w zakresie środow ochrony środowiska, czyli co kupowali bity, które wiadomo skąd pochodzą i że pochodzą z Zielonego źródła. Może niedługo będą bitcoiny droższe i tańsze? Będziemy mieć bitcoiny zero emission i chińskie bitcoiny, które były. E, no, w sumie chińskie bitcoiny też są w miarę ek ekologiczne. No to jest ciekawe. Jak myślicie, będą takie bitcoiny, albo podział bitcoinów kiedyś zrobią? No bo przecież, jeżeli będziemy mieć coraz większe zagrożenie, e, bo coraz większe zagrożenie będzie rosło właśnie ze strony e, z, z takiego braku decentralizacji samego bitcoina, bo nie ukrywajmy, że w momencie, kiedy coraz więcej korporacji zacznie się interesować tym, no to będziemy mieć e, nic innego jak taką konsolidację e, tych wszystkich e, puli miningowych i Generalnie kopalni kryptowalut, kopalni bitcoina, a coraz więcej instytucji będzie skupowało za ogromne pieniądze, konsolidując właśnie to w jednych takich miejscach, skarbcach, decydując o tym bitcoinie jeszcze bardziej, tak jak teraz, że 2%, 2% że większość aktywów posiada 2% użytkowników. No i teraz yy, ciekawe, co się dalej wydarzy, ale idziemy sobie jednak do tego KPMG, żeby nie odbiegać tutaj od tematu. Kryptoaktywa to dojrzająca klasa aktywów. Ta inwestycja odzwierciedla nasze przekonanie, że instytucjonalne przejęcie aktywów kryptowalutowych, czy kryptograficznych i technologii blockchain będzie nadal rosło i stanie się regularną częścią miksu aktywów, powiedział e, Benji Thomas, partner zarządzający Kanata KPMG. Bardzo ciekawe stwierdzenie, a wydaje mi się, że stwierdzenie, które... To. od dłuższego czasu już zaczyna funkcjonować w świecie kryptowalut. Idziemy sobie teraz do kolejnej ciekawej rzeczy. Nasdaq e, wylistuje albo na Nasdaqu pojawi się ETF Valkyrie. A... No i rzecznik Valkyrie powiedział Cointelegraph, że ETF firmy Bitcoin Miners rozpocznie handel na giełdzie Nasdaq we wtorek pod oznaczeniem WGMI. Zgodnie z wnioskiem złożonym 26 stycznia do Komisji Papierów, War papierów Wartościowych Giełd, wehikuł inwestycyjny nie będzie oferował bezpośredniej ekspozycji na Bitcoina, ale co najmniej, i to jest fajne to obejście, co najmniej 80% jego aktywów netto będzie pochodziło z papierów wartościowych spółek, które pozyskują co najmniej 50% ich przychodów lub zysków z wydobywania bitcoina lub dostarczania sprzętu lub oprogramowania związanego z wydobyciem. Zgłoszenie do, dodało, że Valkyria zainwestuje do 20% aktywów netto ETF firmy posiadające znaczną część swoich aktywów netto. W Bitcoin. Czyli tym pięknym obejściem a chcieli stworzyć ETF, a który powinien mieć. Yy, no najlepszy to by był ETF spot do Bitcoina, na, natomiast go nie można na razie zrobić, bo SEC go nie akceptuje. No to, żeby można było zaakceptować, to kombinujemy w ten sposób, że szukamy spółki, które generalnie od ceny Bitcoina są w pełni uzależnione pod względem tego, czy będą dalej funkcjonować, czy nie. No i jeżeli takie sobie spółki wybierzemy, wrzucimy do koszyka, no to przecież. Ich wycena powinna też w miarę odzwierciedlać tą cenę bitcoina. W październiku Valkyria stała się jednym z pierwszych zarządzających aktywami, którzy zaoferowali bezpośrednią ekspozycję na kryptowaluty poprzez kontrakt rozliczane w gotówce, kiedy uruchomiła ETF. -y. Idziemy sobie teraz do Was. O, SSS. Patryk, zrób, zrobicie, zrobi, zrobicie z RoboHero połowę tego, co Grince Everdom razy 50 na listingu zrobiło, o. Ten listing był na Okexie od razu bezpośrednio, nie był na żadnym deksie. Natomiast mm, jeżeli chodzi o, to ciekawe czy tutaj nie będzie pewnie jeszcze go dodanego. O, już jest. Szybciutko za, zadziałali. Gdzie jest dostępny? Okeks. OK. Czyli tworzymy zdecentralizowany świat na scentralizowanej giełdzie. No, jest to jakiś tam pomysł. O, ale świetnie. Ja wykresu to chyba nie mogę tu przesunąć za specjalnie. Dobra. No ok, listing price był, poszedł duży pump, a teraz jest no jakieś razy 20 niecałe, chyba nie? No jakieś yy, no, razy 20 jest. Pytanie, na ile było dużo botów na starcie, na, a ile nie. Dużo rzeczy, słuchajcie, przed takim listingiem w ogóle, jeżeli chodzi o, o listingi, bo pewnie też tego nigdy nie słyszeliście albo się nie interesowaliście, no bo rzadko się o tym mówi, tylko ważne jest, ile to urośnie. To jest zabezpieczenie Was przed tymi wszystkimi cholernymi botami. Patentów na te boty jest kilka. A na blockchainie Tery natomiast nie ma aż tak dobrze rozpracowanych i już zakodowanych i funkcjonujących działań, przetestowanych. Antybotów, więc musimy stosować inne metody, metody, aby właśnie te boty powstrzymać. Nie w 100%, bo wiemy, że nie jesteśmy w stanie w 100%, ale przede wszystkim po to je powstrzymać, aby nie było tak właśnie. Hamskiego dużego wyrzutu razy 50, no chyba że chcecie taki wyrzut razy 50, to mówcie od razu, to zostawimy tę walkę z botami, a wy w sensie musicie poczekać te 3-4 minuty, aż kurz trochę opadnie i dopiero wtedy zacząć skupować, a nie od razu, no bo natomiast, no wiadomo, że od razu możesz złapać scenę, które już nigdy nie powtórzysz, no bo jeżeli mamy, nie wiem, zrobić razy 10, razy 20, razy 30, zakładajmy sobie, to jest czysto hipotetycznie, żadna porada, żadna wskazówka. Jeżeli mamy tyle zrobić, no to wiadomo, że jeżeli czym szybciej złapiesz, tym więcej zarobisz. Natomiast może by się okazać, że będziesz łapał już cenę bota, a, a niekoniecznie taką, jaka ta cena powinna być rynkowa. Więc wtedy się robi problem. No OSWSS, razy 20 to szaleństw nie ma, można powiedzieć. Naprawdę. Podobnie im więcej ludzi używa na przykład Bitcoina, tym droższe. Ale jak to może być, że z Bitcoinem, skoro tak niewiele, posiada tak wiele? No chociażby... Jak tak może być, skoro i tak niewielu posiada tak wiele? Natomiast, no wiesz, to chodzi o te małe transakcje. Sieć Bitcoina dobijają właśnie te małe mikrotransakcje, yy, gdzie no, dochodzi do momentu, w którym te transakcje są... Psz, no, Wartość tej transakcji nominalna, czyli w momencie, kiedy przeno przenosisz te środki od punktu A do punktu B, są warte, fi transakcyjne jest warte połowę tej transakcji. No i wtedy ta, ta sieć, to znaczy, nie znaczy, że w takiej proporcji ta sieć zaczyna niszczyć się, natomiast znaczy niszczyć, zapychać, natomiast często stosuje się różnego typu takie zagrywki, aby a, płacić większe fi, a jak się będzie płaciło większe fi, to górnicy więcej zarobią. Hey, Patryk, Padrek, myślisz, że stacking na Waves jest bezpieczne, więc to nigdy ci nie dam ręki, nie dam sobie ręki obciąć za Wavesa, więc nie wiem, czy Waves jest bezpieczny, natomiast ja sam stakowałem. Na razie nie stakuję, bo potrzebowałem wyjąć dosyć dużo stable, znaczy w sumie chyba wszystkie stable. Zostało mi chyba na tylko na. Kurczę, na Wajresie. Tak. A tak to wszystko mam wypakowane, no bo i raz, że przygotowanie do zakupów, dwa potrzebowałem trochę środków na pewno do samego RoboHero, no bo a, przecież za coś ono funkcjonuje i programiści za coś to robią, więc, e, więc to tak wyszło. Ale jeżeli będę miał wracać, to anchora, na, do anchora na pewno wrócę. Nie muszę mieć 20%, mogę mieć 9%. Nikt nie powiedział, że mam zarabiać 20%. Pójdę sobie na pewno też do Wavesa, wrócę i zobaczymy. Na pewno coś z skarba wybiorę. Sprzedałem 33% Bitcoina i ETH, a miałem nie sprzedawać. Jezu, Przemek Borys. A czemu sprzedałeś, Przemku? Nie uciekaj, tylko się pochwal. Chyba, że zrobiłeś 33%. I sprzedajeś 33%, łojezła miało spadać. Kto tak powiedział Pawełek, że miało spadać? Pawle, Pawełek, ja tak nie mówiłem. Dziś podnoszą stopy procentowe, ale gdzie? Gdzie, kochany? Dobra, słuchajcie, chyba więcej. A jeszcze sprawdzę, bo widzę, że chyba jest rozjazd z czatem trochę. Okej, okay, ale chyba jest ok. E, słuchajcie, bardzo ważna rzecz: e, Najważniejsza w sumie rzecz. Obserwujcie wymienbitcoina.pl, bitcoin.pl, ale niekoniecznie na, same, na samej stronie, wymienbitcoina.pl, bitcoin.pl, tam gdzie zadajecie ceny. O, coś chyba się z cenami wysypało. Dobrze wiedzieć, że się ceny wysypały na serwerze. No, że ja tu musiałem zobaczyć. Wstyd. Przepraszam, że takie coś się na stronie stało. Natomiast e, nie zmienia to faktu, jak zadzwonicie, to się o tym cenę dowiecie. Ja zaraz będę pewnie interweniował, dlaczego to ja musiałem zobaczyć, a nie ktoś, kto zarządza tą stroną albo obserwuje tą stronę. A, natomiast zachęcam Was do obserwowania na Twitterze, dlatego że na Twitterze jest e, o wiele prościej i łatwiej. A i dodatkowo nie ma żadnych blokad, jak w przypadku Facebooka. Dodatkowo też obserwujcie RoboHero, kochani, dlatego że no, listing Sun, nie powiem wam kiedy jeszcze. Ale na pewno do tego listingu a, bliżej, niż, a, bliżej niż dalej. Czy będę na CryptoVers? Nie będę niestety na CryptoVers z racji tego, że a, mam wyjazd. Będę w, w zupełnie innym, czy innej części świata. Co sądzisz o AXS? Co uważasz o Dot i AVAX? Jest rozjazd, bo to, że miało spadać, pisałem samego rana, jak mówiłeś, że nie ma złego sentymentu. <noise> mm, ogólny komentarz co do Ari. A o czym mam mówić co do Ari? Bo nie wiem. Na, o, czym, o co ci chodzi, Matio? Więc jakbyś mógł tak. rozwinąć? Taki ogólny komentarz co do Aritena. No, ogólny komentarz do Aritena pod... projekt, który... Nawet miał swoje reklamy, i ma reklamy u nas, jest naszym partnerem. Co mogę powiedzieć? Zyziek, oby dało dużo, bo mam 200 dolców alokacji. Ale w czym masz 200 dolców alokacji, mój drogi? Nie rozjazd, bo to, że miało spadać, dobra. Ok. Widzę, że jest trochę opóźnienie w wyświetlaniu w porównaniu do tego, jak jest tu ale jest 101, więc powoli możemy kończyć. Odwiedzajcie Wim Bitcoin na PL, wpadajcie na profil RoboHiro, obserwujcie koniecznie, e, obserwujcie koniecznie i zróbcie sobie takie coś, żeby włączyć powiadomienia, jeżeli chodzi o RoboHero to akurat ja mam zablokowane, ale to w przeglądarce wy możecie sobie zrobić, żeby cały czas te powiadomienia e, wam wpadały. Czemu? Dlatego, że tak. Po pierwsze mamy prezentację już wszystkich robotów z frakcji doter, ether i z plazmy. Kolejna bardzo ważna rzecz to niedługo pojawią się mm, pierwsza mapa świata. Co jest jeszcze bardzo ważne to jest to, że no, wkrótce listing. Nie powiem Wam kiedy dokładnie, ale przygotowywać się można. Wiadomo, że widzieliście jak patrzyłem na analizę Bitcoina, więc co musi być, żeby poszło Dobra, czy to już jest jakaś wstępna data listingu? Czy jest już jakaś wstępna data listingu RoboHero? Paweł, właśnie o tym mówię. Obserwuj, obserwuj, obserwuj. A na pewno ci, co obserwują, to kiedy będą wyniki Airdropa z tego, z dodaniem puli płynności? Maciek, ale my nie mamy żadnego Airdropa z dodaniem puli płynności. A jeżeli chodzi o ten konkurs, no to musisz najpierw do, dodać pulę płynności. A jeżeli chodzi o. Wy... A, już wiem, dobra, wiem o co ci chodzi. Chyba o to, żeby wiedzieć, kto ma dostarczyć płynność i jakby ten konkurs został rozwiązany. To te wyniki chyba były. A, tak mi się wydaje. W tych konkursach nie jestem najlepszy. To nie moja działka w pracy. Czy da się jeszcze kupić Robo Hero eee, Chrystus? No, niestety, kupić samego Robo Hero już w public sale nie za bardzo. Natomiast, no, e, listing soon, więc tam będziesz miał na pewno jego możliwość zakupu. Słuchajcie, życzę Wam, czego mogę Wam życzyć? No, oczywiście, że mogę Wam życzyć samych zielonych. Dzisiaj trochę ten, trochę się zastanawiam, czy te same zielone będą. Natomiast, liczę, że będą te same zielone, więc samych zielonych Słonecznego Pięknego Dnia. Życzę Wam miłego dnia, a oby jutro, jak się spotkamy, mieć jeszcze e, bardziej w, wyciągnięty Fear and Grid Index. No i widzę, że też Wasze nastroje są zupełnie inne w porównaniu do, do tego, jakie były mm, chociażby tydzień temu. Miłego dziąka, e, udanego dnia i do zobaczenia już jutro.